Witam wszystkich, jesteśmy dzisiaj nad kanałem. Dzisiaj będziemy wędkować na żywca. Na razie będziemy starali się złowić żywca. Potem zarzucimy trzy żywcówki na szczupaka, Janusz dwie, a jedną. Dzisiaj był w nocy duży przymrozek, bo ile było? Minus 4, tak? Minus 4 było dzisiaj. Więc było bardzo zimno, zresztą widać tutaj po trawach, po fronie, który jest. Na razie spróbujemy złowić żywca i potem zarzucimy żywcówki. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Zarzuciliśmy już żywcówki. Tam jest jedna. Tu. Tutaj Janusz zarzucił dwie. Tutaj mamy żywczyki, płoteczki. Mamy godzinę 9 rano. Mamy nadzieję, że dzisiaj coś złowimy. Był straszny mróz w nocy, tam dalej widać kawałek kanału, jest zamarznięte. Nie wiem, czy będzie widać to na przybliżeniu. Tam już jest przymarznięty kanał. Trzeba jeszcze korzystać, póki nie jest zamarznięte. Bo raczej na pierwszy lód wchodził nie będę. Będę czekał, aż będzie troszeczkę grubszy. Mam nadzieję, że dzisiaj coś złowimy, bo zapowiada się dość fajnie. Tyle, że jest trochę zimno, ale idzie wytrzymać tylko w ręce. Właśnie jest strasznie ten. Janusz poszedł kawałek dalej. Łowimy prawie przy samym moście. Muszę zaraz założyć rękawiczki. Tu mamy zanętę, której używaliśmy. Są to płatki. Jest to zanęta własnej roboty. Są to płatki i jeszcze tam nie takie drobne rzeczy. Płatki owsiane, płatki kukurydziane. Mieszane. No i widać, płotek naobiliśmy. Janusz ma właśnie branie na żywca, na płotkę. Wziął szczupak. Jak tam przejść do ciebie? Mogę przejść górą? Żeby nie wypuścił tylko. Uciekaj, Rudy! Uciekaj! Czy gdzie mogę stanąć tak, żeby było dobrze widać? Tu? Tylko nie wtrążał się po tych kamieniach. A, puścił? Nie ma. Branie niezacięte. Przenieśliśmy się na razie z kanału na Dodrę. Na kanale mieliśmy jedno branie. Tutaj siedzimy około już, nie wiem, 20 minut, może pół godziny. Na razie nie mieliśmy nic. Będziemy przenosić się kilka główek w górę Odry. Tam zobaczymy, będziemy tam, gdzie byliśmy wczoraj na spinning. Będziemy tam zobaczyć. Może akurat się trafi jakiś szczupaczek, bo na razie jest lipa. Właśnie mieliśmy branie. Tu prawdopodobnie sandacz, proszę zobaczyć, tutaj dwa zęby. Ale od razu wypuścił. Janusz tylko wziął wędkę w rękę i... Cofnęliśmy się weszliśmy kilka główek w górę Odry. Zarzuciliśmy już trzy wędki, trzy żywcówki. Janusz zaraz zmieni sobie żywca. Dołapaliśmy jeszcze kilka płotek, ponieważ już żywce się kończyły. Będziemy zaraz jeszcze próbowali złowić jakiegoś szczupaka. Idę na szczyt. Tu mam zarzuconą moją korkówę, żywcówkę. Mamy właśnie branie szczupaka, Janusz będzie zaraz ciął. Będziesz ciął już? Rękawiczki sobie zdejmij. Tyle wyczekane. Cały dzień chodziliśmy, nie ma nic. W końcu jakieś branie. Jeszcze pod drugą główką wziął, bardzo daleko. Tak z 10 metrów, nie no, nie z 10, z 20 metrów, a to jeszcze 3 tu tamtej główki. Tniesz? O,
Wypluł? Nie trzyma. Nie ma. Tu mamy Jeremię Wobrów, a Janusz ma w tym czasie branie. A ja go pod kurwiem. No, denerwujesz delikatnie mówiąc, tak? Janusz mówi, że szczupak ma około kilograma, że go widział. Może być troszeczkę mniejszy. Koło wymiaru, gdzieś się zakręci. Za, będę przycinał. Dobra, śnij po prostu, okej? Nie. Powiedz, jak będziesz chciał, żebym mógł, wiesz, uchwycić moment odpowiedni. To dawaj, bo bateria padnie zaraz. Co ci padnie? Daj mi nie wnerwy. Już zrypałem przez ciebie. Przeze mnie? To ty tak, bo Jezu, co to moja wina? Ja już popsuł dzisiaj dwa brania i nie możesz się z tym pogodzić. Rękawiczkę trzeba. Jeszcze stoi. Widzę korek. No, o, idzie. Ciął będziesz? Czy jeszcze mu dajesz? Daj mu zjeść może, niech zje sobie spokojnie. Płotka była duża. A co, na dużą tą rzuciłeś, co miałeś? Nie. Na ten... A, jakie? Żywczyki. O, Janusz ma jeszcze jedną płotkę. Ja mam jeszcze trzy żywce. Niesz? Jest. O, ale idzie z hamulca. Nie wiem, czy było widać szczupaka. Szczupak ma na pewno około kilograma, albo i więcej. Jest to dość ładny szczupaczek. Oj, to będzie Januszek. No, około kilograma dziś się zakręci. Jest pierwszy szczupak. Nareszcie. Dobra, to zrobimy mu kilka zdjęć najpierw, okej? Janusz będzie wypuszczał teraz szczupaczka. Szczupaczek ma kilo 100 i 56 cm. O, ale pięknie. Skończyliśmy już łowienie. Mieliśmy dzisiaj trzy brania, znaczy Janusz miał, bo ja nie miałem żadnego. Jednego szczupaka Janusz wyjął. Udało się złowić. Będziemy wracać już do domu. Już jest koło nie wiem, drugiej, może po drugiej, po 14. Łowiliśmy od godziny 8 rano. No, dzień był troszeczkę taki słabszy niż wcześniejsze. Nie żerowała dzisiaj ryba, w ogóle nie było widać ryb nigdzie. Nie było widać w ogóle, żeby gdzieś jakieś coś się spławiało, cokolwiek, jakieś białoryb. Byliśmy na kanale, byliśmy na odrze. No, było cienko po prostu dzisiaj. Jutro może nagramy spinning, jak, nie wiem, pójdziemy albo... Przejdziemy się gdzieś indziej, w inne okolice Odry, nie tutaj te nasze, krośnieńskie. Tylko może pójdziemy gdzieś indziej z Januszem. Zobaczymy, jak to będzie. Tak więc zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do polubienia naszych filmów, do lajknięcia naszego fanpage'a na Facebooku. Do zobaczenia i do następnej wyprawy.